Muszę spojrzeć, co nowego wyszło na TikToku. O rany! Arbuza można całkowicie obrać za pomocą papieru ściernego. Ekstra! Auć! Dopóki nie zapomniałam, muszę to jak najszybciej pokazać N. Ale mi się zakręciło w głowie. N! Zobacz, co znalazłam na TikToku. A kuku! N! Ej! Monika! Wystraszyłaś mnie! Sprawdźmy szybko tego lifehacka. I już jesteśmy w kuchni. O, popcorn, ale fajnie. Okej, potrzebujemy arbuza. No i miski. I to najlepiej pustej miski. Tak jest od razu lepiej. Zanim przystąpię do pracy, to muszę się przebrać. No, teraz to ja rozumiem. A teraz za pomocą wiertarki wywiercę w tej misce dziurę. Sprawdźmy. Wyszło idealnie. Co tam dalej, partnerko? Teraz trzeba wcisnąć wiertło do dziurki i z wierzchu położyć arbuza. I czas przystąpić do czyszczenia gotarką. Najpierw proponuję założyć fartuchy ochronne. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Jeszcze okulary i możemy przetestować lifehacka. Wszystko na miejscu, tarka w pogotowiu. Włączaj wiertarkę N, a ja nacieram tarką arbuza. A ja dodatkowo użyję obieraczki do warzyw. Dzięki temu będzie szybciej. A teraz czas na papier ścierny. Polerujemy, polerujemy. I voilà, mamy idealny miąższ arbuza bez skórki. Udało nam się. No, spróbujmy tego jak najszybciej. Jaki pyszniutki arbuz. Tak, też mi smakuje. Ten lifehack dostaje 5 gwiazdek. Ciekawe, co nowego wyszło na TikToku. Oho, bierzemy skittlesy, przewlekamy przez nie nitkę i zanurzamy na jakiś czas w wodzie. Fajnie! Muszę to szybko pokazać N i sprawdzić. Poranna joga tak mnie relaksuje. To wspaniały sposób, żeby naładować się pozytywną energią, rozciągnąć swoje mięśnie i obolały kręgosłup. N, znowu ćwiczysz jogę? A ja przyszłam, żeby pokazać ci nowy filmik z TikToka. O nie! Już poćwiczyłaś? To idziemy sprawdzić tego lifehacka. No to chodźmy. Potrzebujemy wody. Ta z wazonu się nada. A kwiaty można wyrzucić. Po co od razu wyrzucać? Są takie piękne. Muszę zrobić sobie kilka foteczek z kwiatami, żeby wrzucić je na mojego Insta. Ale pięknie wyglądam z tymi białymi różami. Nie wiedziałam, że jesteś taką fanką kwiatów, Moniko. Skoro Monika zrobiła sobie przerwę na sesję fotograficzną, to ja zrobię sobie przerwę na skittlesy. Jakie pyszne cukierki. Uwielbiam je. Ale dobra, czas sprawdzić filmik z TikToka. Biorę nitkę. Przewlekam ją przez wszystkie skittlesy. Troszkę wstrząśniemy i voilà! O tak, wyszło mi idealnie. A teraz potrzebuję pałeczek. Jakoś niedawno zamawiałyśmy chińskie jedzenie, więc gdzieś tu powinny być pałeczki. Sprawdzę w tej szufladzie. To nie to. To nie to. I to też nie to. O, nareszcie znalazłam chińską pałeczkę. A Monika dalej robi sobie foteczki. Najwyraźniej będę musiała wszystko zrobić sama. Przywiązałam nitkę ze skittlesami do pałeczki, a teraz zanurzam to wszystko w wodzie. Świetnie! I czekamy, aż skittlesy pofarbują wodę. O, wow, już się zaczyna. Wygląda niesamowicie pięknie. Jestem zachwycona. Moniko, spójrz na to. O rany, czyli to naprawdę działa. Rewelka. Dajemy temu lifehackowi kolejne 5 gwiazdek. A teraz zatańczymy jak robot. Tak fajnie się ruszam, że na pewno nikt mnie nie odróżni od robota. O, jacie nowy lifehack. Takiego jeszcze nie widziałam. O rany. Muszę to jak najszybciej pokazać N. Trzeba to powtórzyć. Jesteś taki słodki, mój szczurku. Uwielbiam cię. Spróbuj przejść przez ten labirynt. Ale ci to szybko idzie. Brawo! N, zobacz! Aj! Auć! O nie, mój biedny szczurek! Zaraz ci pomogę. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. No i proszę, od razu lepiej. Świetnie, a teraz spójrz na tego lifehacka i lecimy do kuchni.
Od czego zaczniemy? Potrzebujemy cukierków Nerds. Otwieramy opakowanie. A teraz bierzemy długą i przezroczystą rurkę. Można jej używać niczym lornetki. Ej, Monika, przestań jeść te cukierki. Ups, chciałam tylko spróbować. Wystarczy na chwilkę odwrócić wzrok i już nie ma pół paczki. Okej, wysypujemy wszystko na talerz. Myślę, że tyle wystarczy. A teraz stawiamy naszą rurkę na całą górę tych cukierków. A teraz ja chwytam za suszarkę. Gotowe! Och, tylko jak to się włącza? Pewnie tym guzikiem. O rany, co za moc! Lepiej to wyłączę. Aż mi się rzęsy wygięły. To było całkiem zabawne. Udało mi się złapać twoją czapkę, trzymaj. Super! No to włączam suszarkę i celuję nią w wierzchołek naszej rurki. Tylko spójrz! Te cukierki latają! O rany, to naprawdę działa! To prawdziwy cukierkowy deszcz! No, to naprawdę smaczna zabawa! Ciekawe, co pojawiło się tym razem w TikToku. O, ja cię jestem w szoku! Tylko na to spójrzcie! To wygląda jak wata cukrowa. Ekstra! Też chcę zrobić coś takiego. Ptaszku, pani Minionku i drogi Stitch, częstujcie się herbatką. Uwielbiam pić herbatę z moimi zabawkami. Siemka, N. Przyszłam, żeby ci coś pokazać. Daj sobie spokój z tą herbatką. Lepiej spójrz na ten filmik. Nie wierzę, że to działa. Jeśli tego nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Przeniosłam cukier, ale najpierw muszę sprawdzić, czy to naprawdę on. Słodki. A ja mam tu kuchenkę i garnek. Zacznijmy od zrobienia karmelu. Wsypujemy do garnka cukier. A następnie włączamy kuchenkę, żeby nasz cukier się zaczął rozpuszczać. Ojej, ale fajnie! To wygląda jak jakaś magia. Teraz to wszystko wymieszam. Cukier naprawdę dobrze się rozpuścił. Świetnie, więc najwyższy czas, żeby użyć elektrycznej trzepaczki. Spróbujemy zrobić watę cukrową z tego karmelu. Podstaw trzepaczkę, a ja będę na nią wylewać karmel. Wow, spójrz na to! Chyba naprawdę nam się udaje. Niesamowite! Spróbuję tego jako pierwsza. To na serio jest wata cukrowa? Rewelka, kolejny lifehack na 5 gwiazdek. Smarujemy kij, dobrze celujemy i... uderzenie! Super! To już widziałam. Ale to coś nowego. I co? Nie, nie do wiary. Auć, jak to dużo piłeczek. No dobra, muszę szybko wstać i biec do N. Też będzie w szoku, jak to zobaczy. Ale fajna bańka mydlana mi weszła. Zrobię jeszcze jedną. O, widzę, że do mnie biegniesz. Pewnie, żeby mi pokazać nowego lifehacka. No dobra, sprawdźmy to. I znowu jesteśmy w kuchni. En, chodź tu szybko. Wzięłaś to? No tak, butelka Coca-Coli. Ale najpierw muszę to wszystko wypić. Poradzę sobie z tym naprawdę szybko. To było pyszne. Żartujesz, ta butelka jest za mała. Potrzebujemy takiej. Z jej pomocą przetestujemy lifehacka, ale najpierw trzeba to wszystko wypić. Pozbywamy się nakrętki, wkładamy do środka rurkę i pijemy. O jacie, czy ty naprawdę to wszystko wypijesz? I to teraz? To niesamowite. No pewnie, to lata praktyki. Jestem już w tym profesjonalistką. Ojej, przepraszam, to tylko bąbelki. Przyniosłam ze sobą ryż. A żeby zapełnić taką ogromną butelkę, będziemy potrzebować naprawdę dużo ryżu. Monika, włóż do środka lejek, a ja spróbuję podnieść ten worek z ryżem. O rany, ale to ciężkie. Daj, pomogę ci. Udało się. A teraz ostrożnie wsypujemy to wszystko do środka. Miałaś rację, potrzebujemy naprawdę dużo ryżu. Więcej ryżu! I jeszcze więcej ryżu wrzucamy do butelki. Mam nadzieję, że ten lifehack zadziała, bo inaczej będzie mi naprawdę przykro. Niezła zabawa. No, ten ryż jest taki fajny. No dobra,
Od razu wszystko sprzątnę, żeby mama niczego nie zauważyła. Gotowe. A teraz najważniejsze. Kładamy do środka kij od szczotki i próbujemy to podnieść. Monika, pomóż mi. I podnosimy. O, jacie, udało nam się. To naprawdę działa. Uwielbiam TikToka. Zawsze można obejrzeć coś ciekawego. Co? Nie do wiary. Pozbyli się oceny za pomocą gumy do rzucia. Muszę to szybko pokazać N, bo mi nie uwierzy. Jeśli to prawda, to już nigdy nie dostanę złej oceny. A raczej mama się nigdy o niej nie dowie. Wydaje mi się, że przeżyłam jakieś 100 gum hubabuba. Nawet bym nie pomyślała, że to możliwe. Ale jednak to zrobiłam. A teraz nadmucham ogromnego balona. O rany, wyszedł mi naprawdę duży. Teraz niczego nie widzę. Wow, ale fajny balon. Muszę go dotknąć. Oj. Och, ale ohyda. Ale dobra, N, spójrz, jaki fajny lifehack. No, idziemy go przetestować. Gdzie jest mój plecak? O, tutaj. A w środku mam mój ostatni test. I to ze złą oceną. Tylko nie mów o tym mamie, dobra? Daj mi ten test, zaraz sprawdzimy twojego lifehacka. Akurat mam tu gumę do rzucia i to bardzo dużo. Może chcesz? Nie, to nie. Teraz nagleję gumę na twoją złą ocenę. Przylepiłam. A teraz muszę to oderwać. Monika, a może ty to zrobisz? Mam nadzieję, że to naprawdę zadziała. Odklejamy. O nie, to nie zadziałało. Głupia guma i głupi lifehack. Zła ocena została na moim teście. Możesz zabierać swoją gumę. No i dobra, zabieram. Naprawdę jest pyszna. A ten lifehack to porażka. I to jeszcze jaka. Biedna Monika. Już wiem. Spróbujmy czegoś innego. Widziałam, że jeśli przeciągnie się prostownicą po markerze, to on zniknie. Auć, jakie to gorące. Daj mi to, lepiej to sama zrobię. A ty patrz. Okej, prasujemy naszą kartkę z oceną. No i proszę, gotowe. Niesamowite, jestem taka szczęśliwa. A teraz narysujemy ci nową ocenę. Tym razem dostałaś 5 z plusem. Ale czad, wielkie dzięki, N. Ten lifehack był niesamowity.